Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was filmik, który bardzo lubicie, biorąc pod uwagę liczbę wyświetleń pod każdym filmikiem typu horror zakupowy. Więc dzisiaj witam Was w kolejnym horror zakupowym, który stwierdziłam, że jest bardzo fajny i ciekawy, chociaż mam tych przedmiotów, to znaczy kosmetyków, dość niewiele, ale stwierdziłam, że chcę Wam pokazać, bo są tu niezłe perełki, chociaż dopiero jestem oczywiście w fazie testów, testowania tego wszystkiego, ale stwierdzam już, że są to rzeczy, które na pewno zostaną ze mną na dłużej i na pewno nie będę chciała ich jakkolwiek sprzedać, oddać czy cokolwiek innego. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co ostatnio kupiłam, to zapraszam do oglądania dalszej części filmiku. Z góry przepraszam za to, że pewnie będę chrząkać albo coś w tym stylu, ale po prostu moje gardło mi ostatnio siada i nie wiem, co się dzieje. Faza przeziębień chyba jest właśnie w trakcie, więc nawet jeżeli mam jakiś głos dziwny, to nie zwracajcie na to uwagę. Kompletnie przeżyję, dam radę. W każdym razie zacznijmy od czegoś, co przecudownie pachnie i co jest po prostu cudowne i co dostałam kiedyś od mojej siostry i wracam do tych rzeczy. To są żele pod prysznic Dafa. Kupiłam ten żel, bo kosztował w Kauflandzie dosłownie złotych 7,99, więc stwierdziłam, że przecenia z 16,99 czy coś w tym stylu, no to jest naprawdę super. Ale, moi drodzy, jak to pachnie. To jest ta wersja, matko, jaka to jest wersja? To jest Almond Cream with Hibiscus. Moi drodzy, jak to pachnie. To pachnie przecudownie, nie dość, że te żele są cudowne i świetnie się pienią, to jeszcze zostawiają na ciele zapach naprawdę, naprawdę długo. Więc tak samo miałam też właśnie ten ogórkowy, który dostałam od swojej siostry i byłam w nim zakochana. Używałam go dosłownie troszeczkę, żeby mi starczył na jak najdłużej, ale no stwierdziłam, że muszę do nich wrócić. Także tutaj mamy 500 ml, 500 ml kosztowało mnie całe 8 zł, więc to po prostu żal było nie wziąć, więc stwierdziłam, że nieważne, że mam zapasy, ale po prostu wezmę sobie na zapas dalszy. Także wziąłam sobie żel pod prysznic Dav. Wziąłam sobie też, jeżeli już chodzi o pielęgnację czy coś w tym stylu, to wziąłam sobie też żel oczyszczający do mycia twarzy z AA. I to jest ten żel hydroalgi błękitne, cera mieszana i normalna. Pomijam fakt, że po prostu opakowanie z motywami niebieskimi jest dla mnie cudowne, to stwierdziłam, że chcę spróbować coś z AA, szczególnie, że to jest skóra wrażliwa i skłonna do alergii, bo ostatnio moja skóra jest faktycznie dość wrażliwa i chyba przez to włączanie ogrzewania po prostu jest mega sucha i taka, wiecie, ściągnięta i tak dalej, więc stwierdziłam, że sprawdzę coś innego. Nie chciałam brać żadnych Vichy, La Roche i tak dalej i innych żeli, które są jeszcze bardziej wysuszające i ściągające, a żeli z AA nigdy nie miałam, także jeżeli go macie albo macie jakiekolwiek żele z AA, to dajcie znać, jak Wam się spisują, bo jestem bardzo ciekawa, szczerze mówiąc, Na chwilę obecną oczywiście używam swojej ziali liście Manuka, ale stwierdziłam, że chcę spróbować czegoś nowego. Wiecie, jaka ja jestem, albo nie wiecie. Po prostu uwielbiam testować nowe rzeczy i czemu nie? Szczególnie, że 150 ml kosztowało naprawdę kilka złotych, z tego co pamiętam. Chyba nawet w jakiejś promocji w Rossmanie go dorwałam. Coś w ten deseń. Także stwierdziłam, że chętnie go przetestuję, chętnie zobaczę, co się będzie dalej działo. Wróciłam też do rzeczy, którą kupiłam kiedyś. Potem kupiłam ją drugi raz i teraz kupiłam ją trzeci raz. I to jest z Nivea krem nawilżający na dzień. Matujący swoją drogą. To jest cera mieszana i tłusta i są to algi oceaniczne i Hydra IQ i zawiera filtry UV. Kiedyś go miałam i byłam nim zachwycona. On szczerze mówiąc nie matował, nie matowił nie wiadomo jak, ale chodzi o to, że podkład mi się cudownie utrzymywał na tym kremie. On wygląda tak, takie standardowe, spokojne opakowanko Nivei. Z elementem zielonym, nie wiem, czy go tutaj będziecie widać, ale to jest takie słodziutkie, taki, wiecie, miętowy kolorek, no po prostu cudownie to wygląda, ale żeby nie było, nie kupiłam go dlatego, że ma miętowe te motywy jakieś, także tego. Naprawdę był fajny, więc stwierdziłam, że czemu nie, szczególnie, że teraz był chyba w promocji i dodawałam go chyba też za 8 czy 9 zł, także stwierdziłam, że super, szczególnie, że mój Cetaphil MD mi się powoli kończy i trzeba po prostu zrobić jakieś zapasy, a muszę też jeszcze, jak tego będę miała na skraju wyczerpania albo czegoś takiego, to jeszcze polecę oczywiście do naszej kochanej Samanty, żeby dorwać krem z masłem Shea, który jest zresztą, linka do tego kremu Wam podam na dole, bo po prostu ten krem jest cudowny i ja go używałam i na noc, i na dzień i był po prostu spełnienie moich marzeń. Także stwierdziłam, że na razie odpocznę sobie od Cetaphila MD, odpocznę sobie od tych marokańskich i tak dalej rzeczy, wykorzystam ten Nivea i po prostu potem przejdę sobie do tego marokańskiego od Samanty z masłem Shea. Ona ma tam zresztą kilka tych wersji tych kremów, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli jesteście z Lubina lub okolic i jesteście w Tarasach Zamkowych na Litewskim albo w Felicity, to oczywiście zaglądajcie tam, bo naprawdę te kosmetyki są cudowne. Ale dobra, lećmy dalej. I następną rzeczą, którą kupiłam, jest Radical Matte i to jest ten koncentrat przeciw wypadaniu włosów. I wiecie, że ja kocham tą wersję podstawową Radicala. Właśnie też tą
tą, czyli z tym śmiesznym ciućkiem. PS, zrobiłam tak jak mi mówiłyście, po prostu go sobie podważyłam, wyrzuciłam i tak dalej, i tak dalej, i tak sobie aplikowałam go na włosy, no i super, w końcu do ostatniej kropli mam zużyty cały ten koncentrat. Także tutaj mamy Radical Matte, ja mam ten zwykły i jestem nim zachwycona. Teraz mam Radical Matte, pewnie będzie lepszy, moja siostra zresztą mówi, że jest cudowny. Tylko że ona ma odżywkę w sprayu. W sprayu pewnie też kupię, jak skończy mi się moja i zobaczymy, co się będzie działo, ale ogólnie Radicalem jestem zachwycona i szczerze mówiąc, nie znalazłam na razie nic lepszego na moje włosy, więc czemu nie? Kupiłam go w Sekrecie Urody za jakieś 11-12 zł, coś takiego. I ostatnią rzecz to jest, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest w ogóle trochę mój niewypał, bo oczywiście w Rossmanie patrzę i widzę promocję. Szczególnie, że skończyły mi się ostatnio odżywki do włosów wszelkiego rodzaju, a była odżywka Pantene, która kosztowała złotych bodajże 6 albo 7. No i stwierdziłam, że po prostu muszę ją sobie wziąć, bo akurat mi się kończą. No i kiedy nałożyłam ją sobie na włosy, to stwierdziłam, że coś jak na odżywkę to się za bardzo pieni. No i oczywiście potem wzięłam tak, wiecie, butelkę i tak... szampon, okej, dobra, no nie szkodzi, mam szampon ochrony przed wypadaniem włosów, pewnie jeszcze odżywkę sobie kiedyś tą kupię, ale no na razie sobie kupiłam odżywkę z Garniera Fructis. O, właśnie, PS, nie pokażę Wam tej odżywki z Garniera, bo jej tutaj nie mam. W każdym razie wzięłam jeszcze tą odżywkę z Garniera. No i tak, moi drodzy, będę miała po prostu szampon plus jeden. Także szamponów ostatnio nakupiłam nie wiadomo ile, a no... przez przypadeczek jeszcze ten mi wpadł. Także to jest do włosów kruchych i łamliwych. No i niby mają być te włosy silne od nasady aż po końce. Także jeżeli chodzi o moje pierwsze użycie tej odżywki, która okazała się szamponem, to naprawdę faktycznie włosy super są po niej takie, wiecie, takie mięciutkie, takie super ekstra. Bardzo fajnie się pieni i ślicznie pachnie. Także no... odżywka okazała się szamponem, ale nie szkodzi. I teraz, moi drodzy, przejdziemy do rzeczy bardziej urodowych. I nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła czegokolwiek z kolorówki. No, mój portfel cierpi, naprawdę. Mój portfel ostatnio bardzo cierpi. I skusiłam się na rzeczy, które są po prostu cudowne. Muszę Wam je pokazać. Jestem z nich tak dumna i tak zadowolona, że je wzięłam, że po prostu koniecznie muszę Wam je pokazać. I pokażę Wam najpierw moje dwie wisienki na torcie. A w sumie trzy, ale dwie są takimi wisienkami, po prostu wiecie. I to są moje dwie pomadki z... Maka. Pomadek z Maka nie miałam. Nasłuchałam się na ich temat tyle, że po prostu stwierdziłam, że kiedyś muszę je dorwać. I oczywiście, kiedy już podliczyłam sobie wszystkie swoje opakowania na chwilę obecną, to stwierdziłam, że z Back to Mac będę miała pomadeczkę jeszcze jedną. I oczywiście wiem jaką, ale to już kiedy indziej Wam powiem. I oczywiście wzięłam sobie dwie pomadki w matach. Jedna to jest dość... myślałam, że to jest dość taki neutralny kolorek, który będę sobie mogła na co dzień wykorzystać. Okazało się, że jest dość intensywny, ale jest śliczny i na pewno go na co dzień i tak wykorzystam. Szczególnie, że te pomadki są po prostu cudowne, ja już je zaczynam testować, także jest szał. A druga to jest, zaraz zobaczycie co, to jest po prostu hit. To jest hit. Najpierw pokażę Wam moją pomadeczkę z matów i to jest Matte Lipstick Rouge a... Rouge a Levres? Nie uczyłam się francuskiego, sorry, nie wiem jak to się czyta. W każdym razie jest to pomadka w odcieniu Please Me. I po prostu jak ją zobaczyłam na swatchach u dziewczyn, to stwierdziłam, oh yeah, tak, to jest to. Pomadeczka oczywiście jest w takim standardowym, makowskim opakowaniu, które na zdjęciach zawsze wychodzi jako czarne, a ja po prostu, jak ja je zobaczyłam, to wiecie co, to jest czarne opakowanko, ale ono ma sobie jeszcze srebrne takie drobinki, więc nie jest całkiem czarne. I to jest oczywiście pomadeczka w odcieniu takim, moi drodzy. To jest pomadeczka przepiękna. Tak, jest po prostu prześliczna. Ja oczywiście jej teraz na ustach nie mam, aż szkoda, ale wiecie o co chodzi. W każdym razie utrzymuje się mega, mega długo. Jeżeli chodzi o te maty, to wiecie co? Myślałam, że to będą maty typu Golden Rose, a okazało się, że to są bardziej takie kremowe maty. Dlatego zastanawiałam się, czy w ogóle ta pomadka utrzyma mi się na ustach, bo jeżeli ona jest taka dość kremowa jak na mat, to czy ona w ogóle da radę? Ale okazało się, że jest po prostu cudowna, chociaż dużo dłużej i dużo lepiej utrzymuje się na mnie ta druga pomadka, którą jak zaraz zobaczycie, to po prostu padniecie tak jak ja padłam, kiedy ją otwierałam. I w ogóle. Także śliczny kolorek to jest taki
róż, ale troszeczkę on wpada w pomarańcze, przez kwinkę, coś takiego, także jest po prostu przepiękny. Nie wiem jeszcze, co się z tymi pomadkami maka dzieje, bo zauważyłam ostatnio, bo jak wcześniej nosiłam tą pomadkę, to jeszcze tego nie zauważyłam. A teraz zauważyłam, że ta pomadka po jakimś czasie mi się roluje na ustach, nie wiem dlaczego, coś w tym stylu. Może po prostu za mało nawilżam swoje usta albo coś takiego. W każdym razie jeszcze na razie Wam nic o niej nie powiem. Na pewno test tej pomadki albo w ogóle jakkolwiek recenzja tej pomadki się pojawi, jeżeli oczywiście chcecie. Także powiem Wam wtedy coś więcej, ale na razie nie chcę nic mówić, bo wiecie, to są dopiero fazy testów. I druga pomadka to jest Retro Matte Lipstick. I to jest Rouge Alevres Matte Retro. Po prostu załóżmy, że to jest Retro Matte Lipstick, tak będzie dla nas lepiej. I odcień, potrzymam Was trochę w niepewności, ale odcień jest po prostu... To jest pomadka, zastanawiałam się między nią, a między Russian Red. I to jest oczywiście Rubiu. Rubiu jest najpiękniejszą pomadką w odcieniach czerwieni, jaką moje oczy kiedykolwiek widziały. Proszę Was, to jest po prostu, to jest niesamowite. Przepiękna jest, mało tego, trzyma się na ustach cudownie. Stwierdziłam, że zrobię jej hardkorowe testy. Zrobiłam jej dwa hardkorowe testy. Jeden hardkorowy test to było przytrzymanie jej jak najdłużej i powiem Wam, że calusieńki dzień, praktycznie nic się z nią nie dzieje. Drugi hardkorowy test to było jedzenie, picie, wiecie, takie tam różne, ogólnie sprawdzenie, jak ona się będzie na ustach trzymać. I po zjedzeniu dwóch rzeczy, po wypiciu wody i jeszcze czegoś tam, coś tam jeszcze chyba jadłam albo piłam, po prostu pomadka w stanie nienaruszonym, totalnie. Nie wiem, jak to się dzieje. Czerwień u mnie nigdy się dobrze nie spisywała, bo albo mi ona wyłaziła gdzieś poza kontur ust i to wyglądało po prostu tragicznie, albo mi się gdzieś tam na zębach osadzała, co wyglądało jeszcze gorzej, a może nie. No to po prostu aż odechciewało mi się używania tych czerwonych pomadek i w ogóle jakichkolwiek pomadek w kolorze bardziej intensywnym, jeżeli chodzi o odcień. No i stwierdziłam, dobra, zaryzykuję, w końcu to MAC. MAC, moja ukochana firma. Więc tak, nałożyłam ją na usta i stwierdziłam, że po pierwsze to jest to samo, co z tym Please Me. Ta pomadka jest dość kremowa jak na mat, to, co też mnie trochę zdziwiło, bo myślę sobie, trochę twardo się ją nakłada, bo naprawdę musicie sobie tam ładnie dojechać do wszystkiego. Wiecie, jak to z każdym czerwonym kolorem, po prostu musicie uważać, bo ten czerwony kolor, jak sobie gdzieś wyjedziecie poza kontur ust, no to po prostu będzie widać. Ale ogólnie jest po prostu przecudowna, to jest najcudowniejszy czerwony kolor, jaki miałam. Stwierdziłam, że kupię jeszcze jakąś z Golden Rose i po prostu je porównam, zobaczymy jak się będą obydwie spisywać, ale jest po prostu genialna i na początku się zastanawiałam, czy w ogóle będę w niej chodzić, wiecie, czerwienie jakoś do mnie nie przemawiały, bo ja po prostu się ich bałam, a teraz po prostu tak, zdecydowanie, kiedy mam tylko okazję, to ją nakładam, ale wiecie, faza testów wciąż trwa. Ale skończmy z tym. Następną rzeczą, którą kupiłam i na którą też zastanawiałam się mega długo i to jest rzecz, za którą, nie oszukujmy się, trochę wywaliłam, to jest NARS i to jest róż do policzków. Róż do policzków z tego względu, że przede wszystkim, ja róż do policzków mam go zresztą teraz na sobie, ale mam go tak, wiecie, w minimalnej ilości, bo już Wam mówię dlaczego. Ja ogólnie róży się boję. Dla mnie w momencie, kiedy mi się buzia, tak wiecie, różowiła, tak jak Wam to mówiłam, to po prostu róż to było samobójstwo, bo wyglądałam jak jeszcze bardziej różowa świnka i nie potrafiłam dobrać sobie ładnego odcieniu. Nawet pomarańcze wyglądały na mnie źle, nie tak jak powinny, coś w tym stylu, ale stwierdziłam, że jak już mam teraz od Ani kochanej, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję za bazy zielone, no to stwierdziłam, że po pierwsze, faktycznie tych zaróżowień nie widać, więc czemu miałabym czegoś takiego nie spróbować, szczególnie, że ewentualnie mogłabym to wykorzystać na kimś, kogo maluję. I NARS przychodzi nam w takim oto cudownym opakowanku, które nie jest tak typowo plastikowe, to jest taki miękki plastik, coś koło tego, pewnie wiecie, o co mi chodzi. I przychodzi nam w takim oto cudownym opakowanku i to jest właśnie ten kolor. Mój kolor to jest Super Orgasm. I jest po prostu piękny. Moja siostra się śmiała, że myślała, że te róże są większe. Szczerze mówiąc, ja też myślałam, że są minimalnie większe, no ale wiecie, o co chodzi. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o zużycie, to myślę, że i tak będę go zużywać bardzo, bardzo długo. Jest śliczny, ma taki, wiecie, sami widzicie, to nie jest taki typowy różowy róż. Ma w sobie sporo drobinek, i to złotych drobinek, ale na policzkach ich tak nie widać. Zresztą one mi w ogóle nie przeszkadzają, a ja nie lubię się świecić ani nic takiego. Lubię mieć efekt glow, ale nie lubię mieć efektu świecenia się z potnej twarzy czy coś w tym stylu. Także jest naprawdę śliczny i szczerze mówiąc powoli przekonuję się do róży. Jeżeli macie jakiś fajny róż, który chcielibyście polecić, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie go przetestuję. Także NARS po prostu jest super. Zresztą ja miałam świra na punkcie też NARSa. Zaczynam się powoli też w NARSa wkręcać. Chociaż wiem, że nie można, bo moje saldo na koncie krzyczy i mówi: Magda, opanuj się. Następną rzeczą, jaką kupiłam, to były dwie bazy. Baza pod cienie i baza pod makijaż. I to są bazy z Benefitu. The Balm.
Tak, Deban. O matko, jak mogłaś to zrobić? I pierwsza to jest ta baza właśnie pod, pod podkład i to jest ta już wszystkim chyba znana Time Balm, która wygląda bardzo ładnie, ma śliczny kolorek taki brzoskwiniowo-różowy i wygląda mniej więcej tak. Mamy tutaj 30 ml, ja jeszcze jej nie używałam, zobaczymy jak się będzie spisywać, ale wizualnie mi się bardzo podobają w ogóle te rzeczy z The Balm, z Benefitu też z The Balm są też piękne, tak jak na przykład ta druga moja baza, czyli baza pod cienie Put a Lid on It. Tak, bardzo skomplikowana nazwa. W każdym razie mamy tutaj taki, taki niepojemniczek, taką tubkę, w której mamy 11,8 ml, moi drodzy. Także też zobaczymy, co się będzie z nią działo. Ja na początku myślałam w ogóle, że to jest baza, która ma odcień w sobie i która będzie mi neutralizowała na przykład zaczerwienie albo coś takiego, ale okazało się, że niestety jest przezroczysta. Nie szkodzi, nie szkodzi. Wiecie, na to też mamy swoje sposoby, jak wiecie. Także też będę ją testować, jeszcze jej na powiekach nie miałam, także zobaczymy. Na razie testowałam paintpota od Maka, który dostałam od Ani. I na razie to jest cudowna rzecz. Szczerze mówiąc, jak teraz wcześniej używałam korektora z NYXa, a potem przerzuciłam się na tą właśnie paintpota z Maka, to zdecydowanie. Wiecie co, NYX wymięka totalnie. Dobra, ale następną rzeczą, którą kupiłam, bo ten filmik miał być krótki, a znowu będę gadać. Rzeczą, którą kupiłam w mega wielkiej promocji z 37 zł na 11, to jest tusz z Mislin. Wiecie co, to jest jakiś Lash Explosion Volume Mascara. Jeszcze jej nie otwierałam, nie mam zamiaru na razie je otwierać, bo tuszy, które mam przetestować, jest X, cała kubka mi ich rośnie, więc ona czeka na swoją kolej, niech sobie poczeka. No i kolejną rzeczą, jeżeli coś w ogóle wiecie o tych tuszach z Mislin, to dajcie też znać, bo ja szczerze mówiąc kupiłam ją trochę w ciemno. Następną rzeczą, którą kupiłam, bo stwierdziłam, że odejdę trochę od hybryd, zacznę z powrotem maziać się lakierami zwykłymi, chociaż chyba mi to jednak nie wyjdzie, ale na razie jeszcze w ogóle to mam jeszcze, wiecie, sama odżywka z Golden Rose, też od Ani, którą też testuję. Także no, ale postanowiłam, że będę troszeczkę odchodzić właśnie od tych lakierów hybrydowych i na jakiś czas dam swoim paznokciom odpocząć. Moje paznokcie nie polubiły tego pomysłu, ale pomijmy to, więc kupiłam sobie Sally Hansen Insta Dry, który jest najcudowniejszym lakierem, przynajmniej tak z tych, które ja miałam, który super wysusza, te zwykłe lakiery, także też jest ekstra i też na pewno zużyję go co do ciutnie krypelki, chociaż ostatniego chyba swojego dałam mojej siostrze albo nie, nie wiem, jakoś tak, ale to po prostu dlatego, że wszystko przez te hybrydy, bo hybrydy nie potrzebujemy, jak robicie sobie hybrydy, to już nie potrzebujecie takich rzeczy, no, więc jeżeli chodzi o rzeczy kosmetyczno-kolorowe, to by było na tyle i zaraz pokażę Wam dwie rzeczy, z których jestem i zadowolona, i niezadowolona, i są to, uwaga, uwaga, jest to rzecz do ubrania się w sumie. Także zapraszam Was jeszcze na kawałek filmiku. Postaram się przez to szybko przebrnąć, także wracam do Was z tym czymś. I moi drodzy, tym czymś są buty. I już Wam mówię, dlaczego jestem w sumie zadowolona, a w sumie jestem... znaczy zadowolona. Powiedzmy, jestem trochę wkurzona, szczerze mówiąc, a nie zadowolona, ale ogólnie to z jednych butów jestem w sumie zadowolona, z drugich jestem mega niezadowolona. Zamawiałam buty na Dizzy i szczerze mówiąc myślałam, że jako firma, marka, strona, która promuje swoje buciki na wszystkich tych blogerkach, gwiazdeczkach i tak dalej, no to po prostu jednak te buty powinny być, no powinny trzymać jakiś standard, prawda? No coś w tym powinno być chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, więc jeżeli tak się promujemy i tak mówimy, że nasze buty są super, no to powinniśmy wszystko robić, żeby te buty takie były. Zamówiłam sobie buciki, które są z frędzelkami. Nosiłam je raz swoją drogą, moja siostra stwierdziła, że wyglądają jakbym je nosiła dużo więcej razy, ale dobra, już pomijam ten fakt, pomijam to. Ogólnie buty są piękne. Są piękne, mają tutaj obcasik, który... One są ogólnie niby wygodne, ale niewygodne. Jak chcecie w nich szybko pochodzić, to no way. Ale jeżeli macie coś na zasadzie, wiecie, przejdę się po galerii, czy coś w tym stylu, czy pójdę sobie na spacer, to jak najbardziej. Są w ogóle śliczne, tutaj mają odpinane te frędzelki, także możecie sobie je zdjąć, w razie gdyby Wam się, nie wiem, jednak nie spodobały. Czyli w sumie macie... Zadowolona jestem z tego, że w sumie to są takie... buty dwa w jednym, no bo macie te frędzelki, ale możecie je sobie odpiąć, więc one są też, mogą być, wiecie, standardowymi, klasycznymi, czarnymi butkami, które są matowe. Ale co mi się mega nie spodobało, to to, że tutaj momentami widać strasznie klej wychodzący z pod podeszwy, coś takiego. I strasznie mnie to trochę zdenerwowało i mówię, no fuck, no wiecie co, ale wiecie, moja siostra mówi, no to przecież mogłaś je oddać, ale potem stwierdziłam, że kurde, w sumie...
W sumie zobaczymy, co będę co z nimi zrobię. Sama jeszcze nie wiem. Myślałam, żeby je sprzedać, pewnie je sprzedam, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze pewnie w nich chwilę pochodzę. Zresztą mój narzeczony też stwierdził, że no czekaj, czekaj, pochódź w nich jeszcze chwilę, potem może je sprzedasz, może akurat ci się spodobają i jednak stwierdzisz, że jest okej. No nie wiem, jakoś tak wiecie. No one są ładne, no bo są ładne, są trochę niewygodne, ale dobra, kij z tym. No wiecie, jak to jest, czasami jest coś za coś. Także mam chyba tylko 3-4 pary butów, które są wysokie i są wygodne. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ale po prostu stwierdziłam, że z Dizzy chyba tych butów już nie będę zamawiać. I drugie buty to są moje koturny. Moje piękne koturny, które wyglądają prześlicznie. Tutaj na szczęście już takich przypałów z klejem nie ma, chociaż troszeczkę ten klej widać. Ale tutaj z moją siostrą, znaczy moja siostra dopatrzyła się, że gdzieś tutaj, pewnie tego nie będziecie widzieć, ale gdzieś tutaj po prostu ktoś chyba dwa razy paznokcia wsadził albo coś w tym stylu i po prostu mam tutaj takie małe, wiecie, wkręśnięcia, dziurki, coś takiego. Także no, jakby to powiedzieć. Są mega niewygodne. Są cholerę niewygodne, za przeproszeniem, ale są piękne, więc stwierdziłam, że tak samo właśnie z moim narzeczonym stwierdziliśmy, że to będą buty, gdzie będę sobie szła od domu do samochodu, wsiądę w samochód, pojadę gdzieś i tak, to na takiej zasadzie właśnie widzicie. One będą pięknie wyglądać, jak ja będę w nich stać albo siedzieć. I stać niedługo, bo oczywiście są tak niewygodne i są tak wysokie, że stać w nich też nie będę długo. Także wiecie, wiecie jak to jest. No po prostu ja, tak jak mówiłam, no coś za coś. Piękny wygląd, wysokie buty, wasze szczuplejsze nogi, no ale za to, że później będziecie cierpieć i po prostu te nóżki będą niezadowolone. Ale wiecie, ogólnie są piękne, szczerze mówiąc po tym pierwszym i ostatnim chyba zamówieniu z Dizzy, no to właśnie, chyba butów u nich już nie zamówię. I w ogóle stwierdziłam, że wiecie co, jednak mierzyć buty i widzieć je tak na żywo to jest zdecydowanie nie to samo, co kupować je przez internet. Rozmiar oczywiście jest wszystko super ekstra, ale jeżeli chodzi o wykonanie tych butów, o to jakie one są na wygodę, to zdecydowanie nie. Więc stwierdziłam, że wolę sobie pobiegać po tych wszystkich CCC Deichmannach, tudzież jakichś tam innych rzeczach i w ogóle stwierdziłam, że będę teraz raczej kupować. Wiem, że po prostu tutaj mnie zglebicie i ja sama jestem w szoku, że w ogóle takie rzeczy mówię, bo zazwyczaj z butów skórzanych nie kupuję ze względów oczywistych, ale stwierdziłam, że po prostu wolę mieć jedną parę butów skórzanych przez x lat, niż kupować takie właśnie buty za, nie pamiętam, one coś koło 90 zł wszystkie obydwie pary kosztowały, niż później właśnie męczyć się w takich butach i nie móc w nich tak naprawdę normalnie iść, tylko chodzę w nich jak na szczudłach albo jeszcze gorzej, także no wiecie. Wiecie jak to bywa, także butów z Dizzy zdecydowanie akurat tych modeli no nie polecam, może mi się akurat takie trafiły, nie wiem jak to wyszło właśnie z tymi frędzlami, że ten klej tak powyłaził, zobaczymy co się będzie dalej działo, zobaczymy jak one się będą czyścić i tak dalej i dopiero wtedy dam wam znać co z tymi butami, jeżeli będziecie chciały wiedzieć. Jeżeli macie jakiś sprawdzony sklep internetowy, to oczywiście dawajcie linki na dole, ja chętnie zobaczę co tam swoje inne sklepy mają w swoich asortymentach. A dzisiaj już kochani, dziękuję wam za oglądanie i żegnam się z wami. Życzę wam miłego dnia, tudzież wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie, zawsze to mówię. Zapraszam do kolejnych filmików i do poprzednich filmików i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!